Szanowny panie, szanowni panowie, drodzy liderzy zmian, witamy bardzo aktywnie i bardzo serdecznie. Gwoli ścisłości Wyższa Szkoła Finansów Zarządzania w Białymstoku już 27 lat kształci kadry dla gospodarki, natomiast przez 4 lata organizowaliśmy kongres liderów zmian w wersji stacjonarnej. Dziś przenosimy ten kongres w wersji online, zakładając jakby specjalny klub liderów zmian online. Także cieszymy się bardzo. Standardowo na takim spotkaniu w auli gościliśmy 350 liderów zmian. Teraz na pewno możemy przy rozszerzonej formie gościć jeszcze dużo większą ilość, czyli widzimy szansę w tej zmianie, która się teraz wydarzyła, drodzy państwo. Witamy tych, którzy do nas dołączyli. Za chwilę przedstawimy naszych liderów zmian, czyli liderów, którzy reprezentują największe tutaj przedsiębiorstwa z naszego regionu. Witamy tutaj wśród uczestników osoby, które brały udział w poprzednich edycjach, bo wiemy, że takie osoby też się rejestrują. Wiem, że też są osoby, które studiują na kierunku MBA w Wyższej Szkole Finansów Zarządzania. No i mamy oczywiście też przedsiębiorców, mamy też pracowników z administracji, którzy tutaj potwierdzali, że będą na tym spotkaniu, będą dołączać w trakcie. Także cieszymy się bardzo. Witamy wszystkich liderów zmian. Przypomnę tylko, że sztandarowym celem naszego spotkania jest danie narzędzi, ale też przede wszystkim dzielenie się wiedzą, jak skutecznie wdrażać zmiany. Czyli dzisiaj przez wszystkie przypadki będziemy odmieniać słowo kryzys, ale będziemy patrzeć na kryzys i przez pryzmat szukania szans, ale też poprzez zagrożenia, jakie z tego tytułu powstają. No właśnie, czego nas uczy ten kryzys, ale też czego ten kryzys nas oducza. No i to, co z punktu widzenia naszej uczelni jest kluczowe, czyli jakie kompetencje są najważniejsze, ażeby w takim kryzysie związanym chociażby teraz z koronawirusem sobie lepiej poradzić. No tutaj będziemy właśnie o takie rzeczy wypytywać naszych ekspertów, drodzy państwo. W ramach samej agendy, bo mam świadomość tego, że liderzy zmian bardzo dbają o swoje zasoby, czas jest tutaj ważnym zasobem, spotkanie potrwa mniej więcej pewnie godzinę 20. Będziemy robili wszystko, żeby dochować takiej rzetelności tutaj, żeby rzeczywiście się zmieścić w tym czasie, natomiast to wszystko będzie uzależnione też od części drugiej, czyli pytań. W skrócie nasze spotkanie będzie wyglądać następująco. Element pierwszy, tak zwany zaczyn intelektualny, będzie polegać na tym, że pan prorektor tutaj, doktor Anatoliusz Kopczuk, będzie przepytywać naszych ekspertów, jak sobie radzą z kryzysem. Natomiast w drugiej części bardzo ważna rzecz, to jest coś, co było też honorowane na Kongresie Liderów Zmian. Będzie taki czas, kiedy to państwo będą mogli zadać nam pytania. Te pytania zadajemy w formie czata. To jest taka techniczna rzecz i tutaj te osoby, które po wejściu na YouTube będą opisywały, zadawały swoje pytania. Ja te pytania wyselekcjonuję, ale przypomnę, że na pytania odpowiadamy, że tak powiem, w drugiej części, nie w trakcie, kiedy pan rektor będzie prowadzić debatę. Tyle, bo czas to pieniądz, więc drodzy państwo, jestem bardzo podekscytowany tutaj, bo gościmy naprawdę świetnych tutaj profesjonalistów i liderów zmiany. Ja w tej chwili głos oddaję do naszego prorektora, który tutaj zajmuje się między innymi na uczelni, odpowiada za współpracę z praktyką gospodarczą. Także panie prorektorze, oddajemy głos i proszę nam powiedzieć w takim razie, dlaczego dziś przez wszystkie przypadki będziemy odmieniać słowo kryzys, a raczej czego się uczymy na tym kryzysie. Dzień dobry państwu. Proszę państwa, kryzys zawsze brzmi groźnie, nieprzyjemnie, bo zakłóca on normalne funkcjonowanie, oznacza pewną nieciągłość w działalności przedsiębiorstwa, coś się traci. Traci się w szczególności w związku z kryzysem jakieś swoje doświadczenia, bo jest inaczej niż do tej pory było. Traci się również pełną przewagę, jeśli chodzi o osoby, bo umiejętności, które mieli, które przydawały się przed kryzysem, mogą nagle przestać być użyteczne. A więc kryzys ma wiele cech negatywnych. Możemy mówić tutaj również, to w naszym kontekście obecnym widzimy mnóstwo tych negatywnych cech kryzysu, zarówno na co dzień, ale to oczywiście także w poszczególnych przedsiębiorstwach. Ale kryzys to nie jest też jakaś rzecz niezwykła. Znaczy, możemy powiedzieć tak, że nie lubimy kryzysów, ale kryzysy są, będą, były, a więc są czymś normalnym w naszej rzeczywistości. W nauce o zarządzaniu mówi się o kryzysach jako jednym ze stadiów rozwoju przedsiębiorstwa. Kryzys jako zakończenie pewnego etapu i rozpoczęcie nowego, a więc kryzys jako wstrząs, który generuje nowe rozwiązania, nowe modele, nowe sposoby funkcjonowania przedsiębiorstwa. I proszę państwa, no, kryzys można więc postrzegać wieloaspektowo, można mówić właśnie o tych trudnościach, ale chciałbym, żebyśmy centrum uwagi dzisiaj mieli nie same trudności, jaki to ten kryzys straszny,
ale co z tego kryzysu wynika? Stąd też to takie hasło przewodnie, wokół którego chciałbym, żebyśmy się skupili, czego uczy nas obecny kryzys. Bo kryzys to też jest zawsze jakaś szansa. Kryzys zeruje, możemy powiedzieć, dotychczasowe relacje. Ci, którzy byli silni, mogą stać się słabi. Ci, którzy mieli dobre rozwiązania na czas, który minął, w nowej okoliczności mogą się nie znaleźć, a więc jest szansa dla tych, którzy byli gdzieś tam potem wcześniej z boku czy z tyłu, żeby doścignąć tych najlepszych albo ich wyprzedzić. A więc kryzys od nowa zaczyna wyścig. Tak to możemy ocenić i w związku z tym warto o tym porozmawiać. Warto porozmawiać o tym, czego uczy nas sam obecny kryzys, co się pojawia, jakie nowe okoliczności, nowe rozwiązania, nowe idee się tworzą, albo inaczej mówiąc, co po tym kryzysie pozostanie. Czy będziemy tacy sami, czy też będziemy inni, czy będziemy mogli działać tak samo, czy ta nowa normalność, o której się mówi, będzie zupełnie inną normalnością. I proszę Państwa, o tym wszystkim chciałbym dzisiaj porozmawiać ze znakomitymi gośćmi, z znanymi menedżerami, przedsiębiorcami z naszego regionu, reprezentującymi świetne, znaczące firmy. Firmy z województwa podlaskiego, ale swoim zasięgiem ogarniające cały świat, możemy powiedzieć, a więc daleko wykraczające swoją działalnością poza nasz region. Firmy, z którymi możemy być dumni i firmy, których przedstawiciele dzisiaj, mam nadzieję, podzielą się z nami ciekawymi swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami. Ci przedstawiciele, a więc ci nasi goście, nasi dyskutanci, paneliści, pozwolicie Państwo, że ich powitam. A więc przede wszystkim witam pana Jarosława Antykowicza, prezesa Infinity Group, jednej z największych w kraju agencji marketingu internetowego, przedsiębiorcę działającego w branży kreatywnej, także gastronomicznej. Firma znana na pewno mieszkańcom naszego regionu i nie tylko, sięgająca swoją działalnością daleko poza granice kraju. Pana Zbigniewa Deca, wiceprezesa firmy Biacomex, firmy, która jest dealerem Forda i Seata, więc zajmująca się handlem samochodami, także dostawczymi. Firma prowadząca usługi w branży transportowej, turystycznej. Witam serdecznie pana prezesa Owsiejewa z silną ekipą z firmy Malow, pan prezes przewodniczący Rady Nadzorczej, ale również ta silna grupa to pan prezes Roman Kaleta, pani Wioletta Maria Wiśniewska, członek zarządu, dyrektor spraw finansowych, pani Anna Mitros, zastępca dyrektora spraw personalnych i administracji. I witam pana prezesa Wojciecha Strzałkowskiego, przewodniczącego Rady Nadzorczej firmy Biaform, ale także kilku innych firm, między innymi Hotel Branicki czy znana Jagiellonia, również przewodniczący Podlaskiej Rady Przedsiębiorczości, a także do tego już mniej biznesowo konsul honorowy Republiki Chorwacji. A więc to są nasi goście, do których chciałbym się zwrócić z kilkoma pytaniami i poprosić o to, żeby na te pytania zechcieli nam odpowiedzieć. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy pod presją czasu, to chciałbym od razu poprosić Państwa, czy Panu przede wszystkim, ale Panie również, tam mam w suwałkach, poprosić o tą dyscyplinę czasową, a więc na pytania 2-3 minuty, żeby taki przedział czasowy był brany pod uwagę przy poszczególnych odpowiedziach. Proszę również o to, żeby odpowiedzi na te pytania możliwie najbardziej wiązały się z Państwa działalnością, z Państwa firmą, a więc żeby to była wymiana doświadczeń, pokazanie tego, jak to wygląda z punktu widzenia Państwa firm, a nie takie spojrzenie jakieś bardzo ogólne. Oczywiście zakładam również, że po tego rodzaju rozmowie powstaną nam pomysły na następne webinarium, ale to może nie w tym miejscu na ten temat będziemy jeszcze rozmawiać. A proszę Państwa, no więc cóż, chyba rozpoczniemy naszą debatę. Na początek może zapytajmy najpierw Państwa, czy rzeczywiście ten kryzys u Państwa jest, bo może mówimy o czymś, czego nie ma. A więc
Jak na tle tej ogólnej sytuacji, którą znamy, znamy z mediów, znamy z własnych odczuć, jak na tle ogólnej, tej ogólnej sytuacji wygląda sytuacja właśnie poszczególnych firm? Na początek bym poprosił pana prezesa Antykowicza, jak pan to widzi z punktu widzenia swojej firmy? Branża internet, branża informatyczna, tak to można określić, w sumie postrzegana jest często jako ta, której kryzys się nie ima. Czy to prawda? Dzień dobry Państwu. Na początku chciałbym serdecznie podziękować za zaproszenie. Też dziękuję wszystkim tym, którzy zechcieli włączyć ten kanał i oglądają teraz naszą debatę. No cóż, zostałem przedstawiony jako prezes firmy, która zajmuje się marketingiem internetowym. Prawda jest taka, że myśmy na przestrzeni ostatnich lat troszeczkę przeszli taką zmianę i teraz pozycjonujemy się bardziej jako firma IT zajmująca się taką cyfrową transformacją przedsiębiorstw. Głównie pracujemy z dużymi korporacjami w Polsce i właściwie również na całym świecie. I tutaj troszeczkę odniosę się do tego kryzysu w branży IT. Na pozór można byłoby założyć, że branża IT, do której należymy, jest zupełnie bezpieczna, co usłyszeliśmy przed chwilą, odporna na tego typu kryzys. Od początku cała nasza firma pracuje w trybie home office, czyli w pracy zdalnej. Okazało się, że można, że nie nastręcza to nam żadnych kłopotów i okazało się, że ta praca wcale nie jest mniej wydajna. Ale prawda jest taka też, że jako IT w znacznej części jesteśmy na usługę gospodarki i biznesu. Jesteśmy traktowani, nasze usługi są traktowane jako inwestycja, która w przyszłości nie tylko ma się zwrócić, ale też zaprocentować. Jesteśmy w przededniu kryzysu. Ja się odważę się to powiedzieć, że ten kryzys jeszcze nie dotarł, natomiast mogę powiedzieć, że z pewnością jesteśmy w przededniu kryzysu, bezrobocia i powiedziałbym, że dość głębokiej zapaści, więc trudno oczekiwać, że biznes będzie inwestował w rozwój w tym czasie, w rozwój, ulepszanie biznesu, kiedy biznes walczy o przetrwanie. I kiedy się przyglądam na duże korporacje, to widzę po prostu, że to zarządzanie i reakcja na kryzys jest zarządzanie przez cięcia, przez obcinanie, przez niwelowanie niepotrzebnych kosztów. Czyli rozumiem, że to jest taki kryzys rykoszetowy trochę. Rykoszet. Tak. Tak. Ja przyznam, że też dużym zaskoczeniem obserwowałem kwietniową panikę w naszej branży. Co ciekawe, zwolnienia posypały się w większości firm, ale też to ciekawe, posypały się te zwolnienia i mnóstwo pracowników, że tak powiem, jest na rynku pracy, szczególnie w tych firmach, w których zarząd jest najemny. To znaczy zarząd jest najemny, a właścicielami są fundusze lub giełda. Panika i takie patrzenie na biznes IT z perspektywy Excela, który był jedynym wyznacznikiem podejmowania decyzji, nie wpłynął pozytywnie na rynek pracy. Myślę, że menadżerowie najzwyczajniej spanikowali, a na tą chwilę jeszcze nie ma powodu do radykalnych ruchów. Bo tak, bo proszę mnie o to, żeby zdefiniować, tak jak pytanie zrozumiałem, żeby zdefiniować największy problem w firmie, jaki jest. To ja myślę, że to jest niepewność. Co za tym idzie, planowanie stało się wielowariantowe. Tak jak wszyscy wiemy, że kiedy coś planujemy, warto mieć plan B na wypadek, jeżeli coś nie wyjdzie, to teraz myślę, że ten plan przyjmowany zwykle jako awaryjny, a teraz już powinniśmy mieć też plan C, D, E. I te planowanie C i D nabrały rzeczywistego znaczenia. Podam przykład, obsługujemy największą w europejską sieć kinową w całej Europie, jeżeli chodzi o szeroko rozumiany digital i też e-commerce. I rozumieją Państwo, że w momencie, kiedy zamknęli kina w całej Europie z powodu pandemii, staliśmy się zupełnie niepotrzebni. I tutaj rzeczywiście, i to się wydarzyło z dnia na dzień, tak? To znaczy to się nie wydarzyło z wyprzedzeniem czy z wypowiedzeniem na przykład 3-miesięcznym, tylko w takiej sytuacji warto jest mieć kilka dodatkowych i alternatywnych dróg. Dobrze, to dziękuję bardzo. No i my przechodzimy do pana Zbigniewa Deca. Firma Biacomex, no to też kilka rodzajów działalności, ale jak ja kojarzę zarówno ten sprzedaż samochodów, jak i logistyka, transport, turystyka, to są branże, które akurat w tym obecnym kryzysie mocno ucierpiały. Jak pan to widzi ze swojej firmy?
Dzień dobry Państwu, dziękuję za zaproszenie. Oczywiście tak. Jesteśmy, nasza sytuacja na obecnie na rynku jest jakby to sama z tym, co się dzieje na całym świecie i jak najbardziej odczuwamy kryzys. To, co Pan wymienił tak szybko, to jesteśmy szczęśliwi właśnie firmą wielobranżową. Branże, które prowadzimy, często ze sobą praktycznie nie mają ze sobą teoretycznie nic wspólnego. Ale to nas jakby w tym momencie ratuje i jakby pozwala nam na w miarę optymistyczne spojrzenie w przyszłość i prowadzenie tej działalności w warunkach kryzysu. Spadki przychodów oczywiście są, tylko też w różnych działach w naszej firmie różnie to wygląda. Jak wszyscy wiemy, totalnie przestała przez jakiś czas przynajmniej, bo już się powolutku odradza, istnieć turystyka czy też przewozy autokarowe, ale powiedzmy sobie szczerze, że w zakresie powiedzmy sprzedaży samochodów to oczywiście też jest tego mniej, ale naprawy mechaniczne czy blachastko-lakiernicze szczęśliwie utrzymujemy na w miarę satysfakcjonującym poziomie. Chciałem powtórzyć, co jest problemem naszym, oczywiście odpływ klientów w krótkim okresie czasu, to wiadomo jak u każdego, ale miałem takie właśnie przygotowane jedno słowo, które tutaj poprzednik wypowiedział, niepewność. To jest dla nas największy w tej chwili problem. Niepewność co do przyszłej sytuacji, prawda? Jak to będzie wyglądało, jak ten kryzys się daleko, głęboko pogłębi. Czy ciężko nam jest w tej chwili przewidywać jakiekolwiek budżetowanie w średnim, długim okresie. W zakresie powiedzmy finansowym, kadrowym nie jesteśmy w stanie w tej chwili zaplanować praktycznie za wiele. Co chcemy uniknąć, czego unikamy? Unikamy w tej chwili, to też trochę się powtórzę za przedmówcą, unikamy jakichś gwałtownych cięć kadrowych na pewno w tym momencie, ponieważ cała nasza działalność, wszystkie nasze działalności opierają się na ludziach i ci pracownicy, z którymi pracujemy, byli tak kolokwialnie powiem, bardzo ciężko czasami zdobywani i nie możemy sobie pozwolić w tej chwili na utratę pracowników, dzięki którym, z którymi będziemy za chwilkę, mam nadzieję, odbudowywać ponownie naszą pozycję na rynku. Dziękuję bardzo. Okay. Dziękuję serdecznie. No, przenosimy się do Suwałk. Firma produkująca meble metalowe, czy meble metalowe też są nieodporne na COVID-19? Dzień dobry Państwu. Jestem zaszczycony, podobnie jak i moi koledzy, że jesteśmy w tym gronie, że możemy do Państwa mówić. Natomiast nietypowo poprosiłem kolegów po to, żeby, że to jest nasz sztab antykryzysowy, no bo tłem naszej rozmowy to jest pandemia, to jest kryzys, w związku z tym ludzie, którzy w firmie się tym zajmowali, i zajmują, to chciałem przedstawić. Jeśli chodzi o nas, to dostaliśmy z dwóch stron. Po pierwsze, to jesteśmy przemysł meblarski, wiadomo, bardzo mocno odczuł ten kryzys, chociaż u nas może mniej, bo sprzedajemy do instytucji, mniej do domów. A z drugiej strony eksport. No, mamy 70% eksportu, a pół Europy przez pewien moment była prawie zamknięta. Niemniej mogę powiedzieć, że no, dzięki między innymi kolegom, innym pracownikom, sytuacja firmy jest pod kontrolą. Natomiast co jest największym problemem naszym? Jak wiecie Państwo, ten kryzys ma taki charakter podażowo-popytowy. I u nas to wygląda w ten sposób, że oczywiście popyt to jest temat ujemny, no bo rynki się zamknęły, rynki się zmniejszyły. Mamy około 30% w tej chwili mniej sprzedaży. Natomiast mamy drugi problem, to podaż, bo mamy nadmiar możliwości produkcyjnych, tym bardziej, że ostatnio mocno zainwestowaliśmy w automatyzację, w informatyzację. Jest to ta cała idea przemysłu 4.0, nazywamy to u nas Malów 4.0
I rzeczywiście nasze możliwości produkcyjne i rozwojowe są większe niż w tej chwili jest popyt. Jest to jakimś problemem, niemniej wydaje się, że sobie poradzimy z tym. Natomiast takim plusem, który w czasie tego kryzysu się ukazał, było to, że ochroniliśmy nasz potencjał pracowników. Bo i przy zachowaniu płynności finansowej oraz możliwości rozwojowych, no jest to ten pozytywny efekt tej całej sytuacji. Rozumiem, tak, więc na pewno zmniejszenie kosztów, no i sztab antykryzysowy, który szuka na to sposobu. Ale o tym, jak radzimy sobie, to za chwilę jeszcze wrócimy do następnym pytaniu. Jeszcze poproszę pana prezesa Strzałkowskiego o refleksję. No właśnie tylko zapytam, z jakiej branży, no, jako przewodniczący Rady Nadzorczej Biafon, czy też może z jakiegoś innego obszaru. Jak pan widzi te główne problemy firm jednej, czy może kilku, z którymi się pan zajmuje? Jeśli chodzi o zakłady przemysłu sklejek Biafor, dzień dobry, przede wszystkim dzień dobry i również dziękuję za zaproszenie. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć w tej dyskusji. Jeśli chodzi o zakład przemysłu sklejek Biafor, to fabryka nasza dostarcza ponad połowę swojej produkcji za granicę, głównie na zachód, a jak szczególnie te rynki południowe, włoski, hiszpański, bardzo wstrzymały produkcję tych elementów, z których produkuje się sklejkę, czyli chodzi o systemy szkolenia do budownictwa, ale akurat może nie to, że się składa, tylko problem w zanadrzu w swoim portfelu zamówień trochę więcej zamówień niż możliwości produkcyjnych i część tych zamówień uzupełnialiśmy handlu, czyli mieliśmy swego rodzaju bufor taki, z którego teraz korzystamy. Co nie znaczy, że jest bardzo dobrze, bo sprzedaż spadła, zamówienia spadły, ale na razie produkujemy pełną parą. Udaje nam się gromadzić te zamówienia na cały miesiąc, na całe te wszystkie miesiące od początku, czyli marzec, kwiecień, maj i czerwiec. Chociaż coraz trudniej jest zdobywać te zamówienia, ale radzimy sobie. Spadek jest, tak jak powiedziałem, spadek jest odczuwalny obrotu tych zamówień. Natomiast jeśli chodzi o branżę hotelarską, no to wszyscy wiemy, przez dwa miesiące hotele były zupełnie zamknięte, restauracje również dopiero teraz od niedługiego czasu można się spotykać, ale to nie jest to samo, co było przed epidemią, ponieważ są te określone warunki, maseczki, odległość między osobami siedzącymi od stolików i tak dalej. No i w tej branży jest bardzo źle, bym powiedział. Bardzo źle. Gdyby nie te programy, które zostały wdrożone, czyli utrzymanie miejsc pracy, to trzeba by pewnie biznes dawno już zamknąć. A dzięki tym programom większość hotelarzy skorzystała z niego, no i utrzymujemy miejsca pracy przez rok. Mam nadzieję, że w ciągu roku przynajmniej w pewnej części wróci ten biznes hotelarski, restauracyjny do przyzwoitego poziomu. Mm-hmm. Nie do tego samego, ale do tego poziomu, z którego można normalnie funkcjonować. To są dwa przedsiębiorstwa, takie bym powiedział odmienne, produkcyjne i usługowe. Dobrze, dziękuję tym bardziej, że mam to. Liczby zmniejszonej, 25% nastąpiło. Dobrze, dziękuję bardzo, zwłaszcza, że tutaj mamy trochę rwany głos, niedokładna słyszalność. Dobrze, a więc jak rozumiem z tych odpowiedzi, czekamy, aż sytuacja się uspokoi, odżyje nam ten rynek, zamówienia wrócą, to może być takie, to jest tego rodzaju oczekiwanie, można powiedzieć marzenie, tak do tego możemy podejść. Ale przejdźmy teraz do innego wątku, do innego pytania. Otóż oczywiście początek kryzysu zawsze, w każdym przypadku, nie tylko przy tym kryzysie, jest jakimś wielkim zaskoczeniem. Po nim może się w pierwszej chwili pojawić chaos, bo nie wiadomo, co robić. Nie można robić tak, jak do tej pory postępowaliśmy.
ale już kilka miesięcy tej sytuacji kryzysowej troszkę nas przyzwyczaiło do tego, że mamy te problemy. Trochę się jakby oswoiliśmy się z nimi, no i z pewnością człowiek nie jest stworzony do tego, żeby przegrywać. Na pewno w sytuacji konieczności szuka wyjścia z tej sytuacji. A więc w jaki sposób próbują Państwo przystosować się do tej sytuacji, jakiego rodzaju działania, jakie inicjatywy, jakie rozwiązania próbujecie zastosować, żeby te trudności, te problemy, o których mówiliście, że macie, żeby one były eliminowane, znikały, czy są to jakieś nowinki, nowości, nowe rozwiązania, co takiego może być, jak to mogłoby wyglądać? No może pana prezesa Deca w tej chwili poproszę, jako pierwszego. No to patrz, oczywiście staramy się z tym, w ogóle cały czas staramy się być postrzegani jako firma dobrze zorganizowana i staraliśmy się zawsze tak przedsiębiorstwo prowadzić i natychmiast zareagowaliśmy na obecny kryzys, aby się przystosować do nowej rzeczywistości. Udało nam się zreorganizować strukturę organizacyjną naszej firmy, wzrasta na poziomie dyrektorów. I cóż, no tu zadziałała bardzo na zasada racjonalnego gospodarowania, prawda? Albo prawda, przy określonych kosztach próbujemy osiągnąć maksymalny wynik, albo to, co się stało teraz, czyli przy określonych przychodach minimalizujemy koszty. Byłoby to mielibyśmy o wiele większy dylemat w tym momencie, jeżeli chodzi o redukcję kosztów, bo oczywiście mam tu cały czas na myśli, ja będę jak mantrę powtarzał o pracownikach, o kadrze. Tu nas mimo wszystko uratowały te pierwsze programy pomocowe, czyli tarcza z Urzędu Pracy, dofinansowanie do wynagrodzeń przez pierwsze 3 miesiące, czy też ta najsłynniejsza tarcza, prawda z PFR-u. Dzięki temu, prawda, ten pierwszy szok opanowaliśmy i widzimy światełko w tunelu przy zachowaniu, prawda, tych przynajmniej najważniejszych dla nas kluczowych etatów. W związku z tym, że dalej chcemy się rozwijać, istnieć i po tym kryzysie wyjść w miarę suchą stopą, zachowujemy właściwe relacje z naszymi kontrahentami, klientami. Ja tu mam na myśli szczególnie aspekt związany z rozliczeniami, prawda? Nie wykorzystujemy w tej chwili sytuacji do tego, żeby opóźniać płatności, staramy się ze wszystkimi być na bieżąco rozliczeni, licząc, że to nam zaprocentuje w tych relacjach naszych między z kontrahentami, prawda, w tej przyszłości już po kryzysowej. Tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. No to poprosimy teraz firmę Malo, kto z Państwa na ten temat się wypowie. Macie Państwo sztab antykryzysowy. No ciekaw jestem, jakiego rodzaju działania ten sztab podejmuje, żeby stabilizować sytuację firmy, żeby te problemy, które się Państwo spotykacie, żeby one znikały. U nas na poszczególne zagadnienie będzie się wypowiadał ta osoba, która się najlepiej czuje. Także na ten temat chyba Roman, ty odpowiesz, bo się najlepiej tu czujesz. Dzień dobry Państwu. Oczywiście w pierwszym dniu, który nastąpił kryzys, a u nas kryzys nastąpił w kwietniu, bo raptem w kwietniu 30% spadły nam obroty. No i oczywiście zawiązał się sztab kryzysowy, co zrobić, żeby się jakoś tutaj znaleźć. No przede wszystkim to, co już szef wspominał, chcieliśmy zachować kluczowych pracowników, czyli poszliśmy w kierunku tarczy 40-40-20, jak to tak się mówi na to ogólnie, żeby zachować kadrę, bo musielibyśmy zwolnić 30% załogi, żeby być adekwatnie do potrzeb. No co zrobić z taką załogą? Kilkaset osób. No i tutaj żeśmy porozumieli się z załogą, czyli zachowaliśmy kadrę, która w każdej chwili, jak skończy się kryzys, wracamy na normalne tory, czyli od razu 20% mamy większe moce, bo ci ludzie są, bo teraz pracujemy na 80%. To jest raz. A drugie, staraliśmy się zachować rynek, żebyśmy nic nie stracili z rynku. Pracujemy już drugi miesiąc na mniejszych obrotach, ale nie straciliśmy żadnych naszych odbiorców, bo poszliśmy z nimi na współpracę. Zaproponowaliśmy my jako firma dla nich
wydłużenie terminów płatności, nawet niektóre firmy do 120 dni, bo wiemy, że mają teraz problemy, ale dadzą sobie radę, że nie możemy spowodować, żeby oni jeszcze byli w gorszej sytuacji. Zrobiliśmy specjalne rabatowanie na niektóre wyroby, żeby niższa cena była. Elastyczni jesteśmy do wyrobów, żeśmy teraz, właśnie już dzisiaj nawet była taka podsumowanie, w ciągu 2 miesięcy 360 nowych wyrobów żeśmy wyprodukowali. Niektóre to są w ogóle nowe, niektóre jakieś modernizacje, bo tego potrzebuje rynek. Bo u nas w naszej branży zawsze jest jakiś trochę kryzysowa sytuacja, to mniej potrzeba standardowych wyrobów, a wszyscy chcą jakieś specjały, tak jak to u nas się mówi. To się dostosowujemy do tego. Wprowadziliśmy sporo wyrobów tak zwanych covidowych, co się u nas mówi, czyli związanych z tym kryzysem, czyli produkujemy stojaki dozujące te środki dezynfekujące kolumny na większą ilość, specjalne dozowniki, specjalne całe takie zestawy umywalkowo-dezynfekujące do przemysłu i to właśnie nam idzie, zaczynamy to produkować, także utrzymaliśmy załogę, utrzymaliśmy naszych klientów, nikogośmy nie stracili z naszych klientów, nie musieliśmy firmy zamknąć, także myślę, że... Panie prezesie, takie jedno pytanie do tego, o czym pan powiedział. Pan powiedział w pewnym momencie, że porozumieliśmy się z załogą. W jakiej sprawie? O czym pan mówi? Porozumieliśmy się z załogą w sprawie wprowadzenia u nas właśnie zgodnie z tarczą antykryzysową pracy na 80% i płacy na 80%. Rozumiem. To wymagało z Radą Pracowników skonsultować i żeby oni wyrazili na to zgodę. Przedstawiliśmy, co to da, że zachowa nam to około 120 ludzi w pracy, że nie będziemy musieli ich zwolnić. No i to zadziałało. Okej, dobrze, dziękuję bardzo. Proszę. Dobrze, dziękuję bardzo. Przechodzimy do pana prezesa Strzałkowskiego. Panie prezesie, co ciekawego się działo w pana firmach, a więc jakiego rodzaju działania przystosowawcze zostały podjęte, coś, co stabilizowałoby sytuację firmy, przywracało tą zdolność do normalnego funkcjonowania. Jak pan to widzi? Podobnie jak w innych firmach, tutaj kolega przed chwilą wspominał o tym porozumieniu z załogą, takie porozumienia były potrzebne, wymagane, niezbędne. Odbywały się we wszystkich firmach w atmosferze zrozumienia, czy w hotelu Branicki, czy w zakładach w Biaformie, ale również tutaj taka sytuacja specyficzna w Jagiellonii, kiedy prezes Kłoża też musiał negocjować z zawodnikami z ich strony dobrowolne zrzeczenie się pewnej części wynagrodzeń na czas kryzysu. To nie było takie bardzo proste i takie oczywiste. Kilku zawodników przyszło oczywiście ze zrozumieniem, podeszło do tematu i zrezygnowało z tych wynagrodzeń, ale kilku z nich, nie będę wymieniał nazwisk oczywiście, bo to nie o to chodzi. Trwało to kilka ładnych dni i wymagało kontaktów z menedżerami zawodników, żeby w końcu ci zawodnicy też zrozumieli, że klub nie ma w całym świecie, w całej Europie, w całym świecie jest taka sytuacja, że niestety nie ma rozgrywek, nie ma przychodów z dnia meczowego i muszą zejść, czyli zrezygnować się. W spółkach udało się to przeprowadzić. Tak? Dobrze. Przeprowadzić. Natomiast nie jest takie innowatorskie rozwiązanie. To był wymóg taki, ażeby móc skorzystać z tych programów, o których wspominałem wcześniej. W każdej firmie jest inna specyfika, zupełnie inna specyfika i zupełnie inne podejście, inna sytuacja, jak na wstępie wspomniałem. Bioforma się w miarę dobrze, oczywiście czujemy to zagrożenie, nie wiadomo, co przyniesie przyszłość, ale każda trochę inaczej wygląda i zarządy tych spółek mają pełne ręce roboty. Dobrze, dziękuję bardzo. I teraz przechodzimy do pana prezesa Antykowicza. Jak z pana punktu widzenia wyglądają te przystosowania, jakiego rodzaju działania były podejmowane, żeby przystosować do tych trudnej sytuacji? Myśmy w Infinity nie obniżyli pensji i też nie zwolniliśmy nikogo od samego początku.
Natomiast rozmawiamy z załogą, z zespołem i zespół wie, że być może, bo nie wiemy, jak się ta sytuacja potoczy dalej i co będzie w przyszłości, że być może sytuacja nas zmusi do tego, żebyśmy stosowali tego typu środki, że tak powiem, przystosowawcze. Ale z mojej perspektywy problem leży gdzie indziej, a mianowicie my ciągle, tak jak rozmawiam z ludźmi, z kolegami z innych firm, ciągle traktujemy ten kryzys jako ten, który nadszedł. Z mojej perspektywy mogę powiedzieć, że mamy za sobą dopiero początek pandemii, która... O której nie możemy powiedzieć, znaczy, mamy ten początek pandemii i w chwili obecnej trudno mi jest nam powiedzieć, jaka będzie przyszłość. To znaczy, to jest trochę tak, że odmrozili nam gospodarkę, fajnie, super, natomiast uruchomili linie lotnicze, otworzyli granice, a teraz wszyscy czekają, kiedy ludzie zaczną latać. To jest trochę tak, jak zaleciałem kiedyś do Azji, spotykam koleżankę, mówię, strasznie u ciebie deszcz ten leje. Ona mówi, no tak, no już od dwóch tygodni, przed dwoma tygodniami skończyła się pora deszczowa, a teraz wszyscy czekają, kiedy deszcz przestanie padać. I trochę jeżeli myślę o tym, co się wydarzy, to wydaje mi się, że ten kryzys dopiero nas czeka. To znaczy to, co poznaliśmy do tej pory, jest tylko i wyłącznie przedsmakiem. I myślę, że czeka nas bardzo poważne bezrobocie i bardzo głęboki kryzys, który wcale nie wynika ze słabości naszej gospodarki, tylko z istoty rzeczy jesteśmy naczyniem połączonym z wieloma innymi krajami. I to, co jest ważne, to pamiętamy, jak takie kraje mocno rozwinięte potrafiły bardzo fajnie ciągnąć słabsze gospodarki do góry. Tak jak na przykład Niemcy w pewnym momencie ciągnęły polską gospodarkę i ten eksport do Niemiec był znaczącą częścią PKB polskiego, to teraz myślę, że może okazać się, że te słabe gospodarki, które trudno przeszły przez kryzys albo przechodzą przez kryzys, tak jak Włochy, Grecja czy Hiszpania, gdzie ta liczba zachorowań jest znacząco większa, to może okazać się tak, może się okazać, że to te kraje pociągną bardzo mocno w dół te wiodące gospodarki, które do tej pory były wiodącymi gospodarkami. Natomiast jakie środki przystosowawcze zastosowaliśmy, co zrobiliśmy, żeby przejść? Przede wszystkim bardzo mocno cała firma, wszyscy pracują nad dywersyfikacją klientów. Druga rzecz to taka, że rozszerzyliśmy znacząco o takie usługi, których wcześniej nie świadczyliśmy, bo wydawało nam się, że mogą być nieatrakcyjne albo trudno sprzedawalne. Teraz porwaliśmy się na te usługi, dlatego że to może być alternatywa wtedy, kiedy jesteśmy w stanie dostarczyć bardzo unikalną wartość na rynek. I to tak tyle. Dziękuję. Dobrze, dziękuję, ale właśnie to za bardzo nas pan nie pocieszył, bo to może nawiązać do Churchilla, który powiedział, że to jeszcze nie koniec, ani nawet początek końca, to dopiero koniec początku. Trochę to w innej sytuacji on to mówił, ale trochę jakby do tego pasuje, co pan powie. Przyznam, że takie mam odczucia. Rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. No to przejdźmy teraz do pytania kolejnego. Proszę państwa, no, usłyszeliśmy, że podejmujecie państwo pewne działania adaptacyjne, ale je oczywiście można podzielić na pewne grupy, no więc w szczególności można podzielić jako te, które mają charakter przejściowy. Oto tu i teraz robicie to, żeby zlikwidować te luki, które powstały, problemy finansowe ze sprzedażą, żeby to wyeliminować, a więc taki plaster na te sytuacje, na te rany, które powstały. Ale prosimy teraz może o odpowiedź na pytanie o innym charakterze. Otóż każda tego rodzaju sytuacja, jak już mówiłem wcześniej, coś przewartościowuje, zmienia sposób myślenia. Bardzo często mówimy o tym, że ta nowa normalność to będzie zupełnie coś innego niż było, że nie wrócimy do tego, co było, że to już nie będzie ten świat, rozumiem, to nie będzie to samo przedsiębiorstwo. A więc gdybyście państwo mieli odpowiedź na pytanie, co właściwie w państwa przedsiębiorstwach zmienia się, ale w taki sposób jakby bardziej trwały, coś, co zostanie na dłużej, co będzie nową cechą, to z czegoś już zrezygnowaliście, przestaliście coś robić, a coś zaczęliście robić. A więc to już jest ten wstrząs, ta rewolucja, ta nieciągłość,
o której warto może porozmawiać. A więc jakiego rodzaju zmiany pozostaną z wami na dłużej? A więc można powiedzieć, staną się nowymi cechami waszych przedsiębiorstw, czy to w rozwiązaniach organizacyjnych, czy technicznych, czy kadrowych, motywacyjnych, zatrudnienia, sposobu pracy, w różnych obszarach. Więc ja tu nie potrafię tego określić, czy nie chciałbym tego zawężać, ale właśnie coś, co można powiedzieć, że za jakiś czas powiemy, że mamy już przedsiębiorstwo o innych cechach. Jakie są to cechy? O czym możemy mówić w takim kontekście? Bardzo proszę, Suwok, pan prezes Osiejew, czy ktoś z państwa? Może ja się odniosę najpierw do tego, co prezes Antychowicz powiedział. Jestem większym optymistą. Uważam, że dosyć szybko świat, Europa i Polska wyjdzie z tego kryzysu. Również dopowiem, że podobnie jak pracownicy, to również zarząd i rada nadzorcza w podobnym procencie też u nas mniej zarabia. Natomiast jeśli chodzi o sport, to ponieważ jak wiecie państwo, jesteśmy sponsorem i siatkówki, i badmintona, i piłki nożnej w Suwałkach, to również w podobnym procencie nasze sponsorskie wkłady też się zmniejszyły, no żeby być po prostu w porządku. A na to pytanie odpowie koleżanka Violetta. Dzień dobry państwu. Co zostanie w naszej firmie po kryzysie? Kryzys zmusił nas przede wszystkim do zmian organizacyjnych, do spłaszczenia naszej struktury, po to, żeby być bardziej firmą uniwersalną, szybko reagować na potrzeby rynku, bo tu trzeba było bardzo szybko się sprężyć. Zmusił nas do bardzo szybkiego działania, jeśli chodzi o ratowanie miejsc pracy, więc nawet samo robienie tych wniosków i tak dalej, no to trzeba było dużo pracy w to włożyć. Zmusił nas do innej pracy z klientem. Klient chce szybko i właśnie coś tam zawsze specjalnego. Zmusił nas do wprowadzania pracy zdalnej, bo też częściowo mieliśmy taką sytuację. I no i oczywiście różne alternatywy strategii i planów na przyszłość, bo jest ta niepewność, o czym tutaj państwo już mówili. I ostrożność w relacjach biznesowych, bardzo duża ostrożność ze względu na różną sytuację naszych klientów i dostawców i otoczenia. Dziękuję. Rozumiem. A proszę pani, może tak dopytam, co to znaczy inna praca z klientem? Bo w sumie przecież nigdy nie było tak, że wam na kliencie nie zależało. Nie, nam bardzo zależało zawsze na kliencie, ale właśnie to, co tutaj kolega powiedział, idziemy naszym klientom, że tak powiem, na rękę, wydłużamy terminy płatności. Kiedy klient miał na przykład przedpłatę, a prosi nas o 30 dni, 60 dni, to dajemy mu pewien kredyt zaufania. I przez to, że nasza firma radzi sobie z płynnością finansową, możemy w ten sposób z klientami postąpić w danej sytuacji. No i przede wszystkim, jeśli chodzi o z klientami, trochę inna praca, bo jest telepraca. No sprzedajemy w całej Europie i kontaktujemy się non-stop, no tele, tak jak dzisiaj takie telekonferencje i tam wszystko uzgadniamy. A jeśli chodzi jeszcze też inna praca z klientem, to wdrażamy taki system QRM, Quick Responsible Management, który zakłada bezpośrednią pracę z klientem pewnych zespołów. Są po prostu tak zwane kuroki potworzone, które odpowiadają za jakąś część rynku i oni pracują z klientem non-stop, codziennie pewne wybrane osoby, które znają się już teraz, poznają się z klientem i codziennie mają z nim kontakt, sami kontaktujemy się z klientami, jak klient jakieś parę dni nawet się nie odzywał, to do niego jest telefon, zapytanie, co słychać, co pomóc i tak dalej. Także mimo to, że nie możemy się z nimi spotkać, że telepraca, ale zbliżamy się do klienta. Ale to właśnie, bo to jest ciekawe. Ja jak rozumiem, ja wcześniej powiedziałem, no nie wierzę w to, że wam nie zależało na kliencie wcześniej. Ale właśnie to, o czym pan mówi w tej chwili, to rozumiem, że pojawiło się jako rozwiązanie teraz, tak? I ono już zostanie u nas. I ono już zostanie. To się wam spodobało, jednym słowem. To warto to utrzymać. A jeśli chodzi o tą telepracę, to w jakich obszarach żeście to zastosowali? To rozumiem, telesprzedaż, prawda? Czy tak to można określić trochę inaczej? Coś jeszcze?
Nie, no z naszymi klientami trzeba rozmawiać, bo jak zamawiają szczególnie wyroby jakieś specjalne i tak dalej, no to przyjeżdżaliśmy my do nich, oni do nas. No teraz przez te 2-3 miesiące w ogóle nie było odwiedzin, no klient, dostawca. Ale panie prezesie, to może w takiej sytuacji te odwiedziny w ogóle nie będą potrzebne już generalnie, tak? Będzie tele wszystko załatwiać. No już na pewno część naszej pracy będzie tele. Zdecydowanie, szczególnie z klientami z zagranicy. A czyli koszty delegacji będą mniejsze. Tak. Tak, zgadza się. Okej, dobrze. Dobrze, dziękuję bardzo. Ale to też tęsknimy do spotkań takich twarzą w twarz. To już jest inna sprawa. A to już jest inna sprawa. No jednak to mimo wszystko ten kontakt zdalny, no niby dużo rozwiązuje, ale nie wszystko. Dobrze, ale to może w innym miejscu. Pan prezes Strzałkowski. No, jak pan widzi, no co z panem zostanie, czy z pana firmami na dłużej, z tego, co w ostatnim czasie wprowadzacie? Może jeszcze niekoniecznie to musi forma już pełna, no ale no, jak pan to widzi, czym się będzie różniła pana firmy różniły za jakiś czas od tych, które były na przykład parę miesięcy temu? Taką największą zmianą to jest zmiana pracy systemu, zmiana pracy działu HDO, czyli cisku na każde zamówienie, nawet na mniejsze zamówienie, które kiedyś nie tyle, że było ignorowane, ale w pierwszym rzędzie były realizowane zamówienia duże, do dużych klientów, a teraz po prostu trzeba się pochylić nad każdym klientem, nad mniejszym zamówieniem, nad bardziej może kłopotliwym, na mniej zyskownym, żeby zapewnić sobie porcję tej produkcji. Tak jak powiedziałem wcześniej, na razie udaje się utrzymać produkcję na tym samym poziomie, chociaż co największa zmiana w przedsiębiorstwie fabryce stolek Biafor polega na zreorganizacji działu sprzedaży, czyli jest trochę więcej osób, jest inny podział organizacyjny i tak jak powiedziałem, więcej takiej pracy nad nawet tym drobniejszym, mniejszym klientem. Tylko przypomnę, że nasza fabryka opiera się właściwie na takich sektorach jak budownictwo, czyli systemy szlankowe i systemy rusztowań. Następny obszar to jest branża samochodowa, chodzi o samochody dostawcze i ciężarowe, gdzie skrzynie ładunkowe są wykładane naszą sklejką. I następny to jest budownictwo, czyli systemy podłóg. I tak jak powiedziałem, tych odbiorców mamy bardzo dużo i teraz w dobie kryzysu niektórzy z nich kupują mniej, niektórzy kupują, w ogóle przestali kupować, trzymali swoją produkcję albo zmniejszyli ją. W związku z tym, tak jak powiedziałem, największe zmiany są w podejściu do klienta i w pochyleniu się nad każdym, nawet drobnym zamówieniem. To, co to mówimy, że no, trzeba wydłużyć czasami klientowi termin płatności, czy być bardziej wyrozumiałym, to nie jest coś, czego byśmy oczekiwali, ale po prostu dostawca musi być trochę bardziej wyrozumiały niż przed kryzysem. Ale dobrze, bo ja pytałem, a co zostanie na dłużej? Czy tego rodzaju rozwiązania, no będzie takie reakcja także na potrzeby indywidualnego klienta, na mniejszego klienta, czy to trochę uważa pan, że to już będzie cecha, która zostanie na dłużej, czy też to mimo wszystko to przejdzie? I znowu zaczniecie dbać tylko o tych dużych. Ja myślę, że jednak abstrahując już od konkretnie działu sprzedaży, te formy, które my sami tutaj dzisiaj stosujemy, te formy komunikacji audio-tele, wizualnej i dźwiękowej, myślę, że na stałe już zostaną w przedsiębiorstwach, ponieważ okazuje się, że nie zawsze i nie wszędzie trzeba wysłać w delegację pracowników, czy samemu jeździć po to, żeby się spotkać w cztery oczy. Okazuje się, że można prowadzić dyskusje, panele dyskusyjne, rozmowy, webinaria na odległość. No tak jak ja w tej chwili gdzieś tam jechałem samochodem, uważnie państwa słuchałem, teraz zatrzymałem się, no nie muszę nigdzie wyjeżdżać, więc sądzę, że ten sposób kontaktowania się pomiędzy ludźmi, pomiędzy firmami, pomiędzy przedsiębiorstwami, ten sposób zostanie niewątpliwie, nie ma wątpliwości, na stałe już w sposobie pracy firm. To jest chyba coś, co zresztą to jest bardzo dobra forma. Oszczędza czas i pieniądze na czasami zupełnie niepotrzebnych podróżach.
Ale panie prezesie, to jest taka ciekawa refleksja w związku z tym. No przecież te technologie, z których teraz korzystamy, ta telepraca, to nie jest coś, co stało się możliwe teraz po ostatnich miesiącach. To można było zrobić również robić rok temu. Dlaczego dopiero teraz zaczęliśmy to robić? Tak jest, tak jest. Te wszystkie programy były dostępne, natomiast ilość tych programów od czasów epidemii jest po prostu zwielokrotniona. No kiedyś tam Viber, WhatsApp, Skype, Messenger, a dzisiaj jest cała masa do wyboru aplikacji napisanych specjalnie po to, żeby ludzie mogli się komunikować, rozmawiać ze sobą. I były, ale w mniejszej skali. I może nie wszyscy skorzystali z tego, a dzisiaj coraz więcej osób, które kiedyś trudno było podejrzewać o to, że są takie innowacyjne i stosują te nowe formy, dzisiaj porozumiewają się w taki sposób, więc to jest coś, co moim zdaniem zostanie na stałe również po epidemii. A czy to nie jest tak, że w sytuacji kryzysowej zaczęliśmy robić to, co właśnie mogliśmy robić dużo wcześniej, tylko wtedy wcześniej nie musieliśmy, a teraz musimy? Tak jest. Sytuacja do tego zmusiła. Jak większość zdarzeń w życiu ma swoje wady i zalety. Każde wydarzenie, z każdego wydarzenia można też wyciągać pozytywne refleksje na przyszłość. Tak samo ta epidemia zmieniła nasze życie prywatne zmieniła. Ja nie ubolewam tak bardzo nad tym, że jest ta epidemia. Więcej czasu w domu spędzam z rodziną. Zmienia styl życia zupełnie. Daje też dużo zastanowienia, dlaczego tak się stało. Po co tak się stało? Skąd się to wzięło? Czy to jest przypadek, czy to może jest czas na zastanowienie całej populacji, całego społeczeństwa, całej ludzkości? Co my robimy z tą ziemią? Może to jest czas na taki wstrząs i obudzenie, zmianę podejścia do naszego środowiska naturalnego, naszego życia. Czyli kryzys, czyli szansa. Tak jest. Tak to można określić. A pan prezes Antychowicz, panie prezesie, no jak pan to widzi, no co z panem zostanie na dłużej? No co zmieni pana firmę, może powiedzieć, jakie cechy nowe zyska pana firma w ciągu najbliższego czasu? No to się na początku zapytam, czy u państwa też tak wali deszcz w dachy? Tak, deszcz właśnie tak też ogromny, praktycznie to takie warunki. Tak. Nie tylko siedzieć i tam nie pracować. Tak, to tutaj tak burzę mamy też nad firmą i tak słuchając Państwa wypowiedzi, to oczywiście też chciałoby się powiedzieć, że ta praca zdalna z klientami za pomocą nowych komunikatorów rzeczywiście wnosi nową jakość. Przy czym my już od wielu, wielu lat właściwie nie mamy klientów w Białymstoku. Nasi wszyscy klienci są albo w Warszawie, albo rozsypywani po całym świecie i my pracujemy zdalnie z nimi już od wielu, wielu lat. Czyli w tej perspektywie nic się nie zmieniło. Zmieniło się troszeczkę wewnętrznie, ponieważ wszyscy są na pracy zdalnej i teraz prowadzenie tych projektów uległo troszeczkę zmianie. To znaczy wcześniej były to zespoły, które się spotykały w jednym pomieszczeniu, burzą mózgowały i przynosiły rozwiązanie, czy codziennie mieli spotkanie takie daily po to, żeby coś ustalić, żeby coś przekuć na konkretne działania i projekt. Teraz to wszystko jest robione w sposób zdalny. I to ciekawego, my od samego początku, co jest ciekawe, od samego początku pracujemy zdalnie i tak jak na początku ludzie bardzo mocno narzekali z różnych powodów, brakowało bodźców takich zewnętrznych, bo jak człowiek sam siedzi w domu, tylko ten Zoom czy Teams czy inny komunikator i potem kiedy się to rozłącza, to zostaje sam z komputerem, ewentualnie muzyką, nikt nie przyjdzie, nie zapyta, czy idzie na kawę, nikt nie przyjdzie, czy idzie na papierosa i narzekali na brak takich bodźców zewnętrznych, które też stymulowały i troszeczkę dawały ulgę w pracy. Natomiast były te narzekania. Przed tygodniem zrobiliśmy taką małą ankietę, zapytaliśmy pracowników, co wybierają, czy powrót do biura, czy pracę zdalną. 50% definitywnie chcą zostać w domu. Znów życie pokazało, że możemy pracować w takim trybie. I wcale ta wydajność nie spada znacząco, może odrobinkę tylko. Co to znaczy? To znaczy, że w przyszłości mogę powiedzieć, ja potrzebuję nie 2000 metrów, ale potrzebuję 400 metrów powierzchni biurowej. To znaczy, że większość pracowników nie będzie blokowała rano miasta jadąc do pracy samochodami. To znaczy, że będzie mniej spalin z tłumików. To znaczy też, że ci wszyscy, którzy wbudowali wielkie biurowce, jak też te firmy, które zbudowały całą infrastrukturę wokół biurowców. Proszę zwrócić uwagę na taki Mordor. Ostatnio rano przejeżdżałem
marynarską w Warszawie przy Mordorze i nie było korków. No, ale też przyjeżdżałem, znów wracałem ze spotkania, przyjeżdżałem w czasie lunchu i też w tych knajpach, które tam są ustawione po to, żeby właściwie pracowały specjalnie dla tych dużych biurowców na marynarskiej, też były puste. I nagle się okazuje, że tak, z jednej strony nie generujemy spalin i jesteśmy dużo bardziej efektywni, nie generujemy korków, oszczędzamy na transporcie, może się okazać, że wystarczy jeden samochód w rodzinie, ale też z drugiej strony duża część biznesu, która była oparta o te biurowce, o tych ludzi, którzy jeżdżą do pracy, też będą mieli problem. I myślę, że to będą takie przyjdą takie zmiany, których się nie spodziewamy i które będą po prostu będą taką falą tsunami i nagle się okaże, że wiele rzeczy wiele rzeczy jest niepotrzebnych. Czyli można powiedzieć, zaczynamy działać racjonalnie, gdy wyczerpiamy inne możliwości. Tak. Z tego punktu widzenia. No nie grzeje kryzys, możemy powiedzieć, tak? To z tego, co pan powiedział. Dużo, dużo pozytywu się trzeba pojawiać. No, przyjmijmy, że to są zmiany, czy pozytywne, to też po jakimś czasie będziemy jeszcze pewnie oceniać. Nie powiem, że tak samo za parę lat niż teraz. Więc może być zmiana też sposobu patrzenia. Na pewno te relacje międzyludzkie mają swoje znaczenie również, a to trochę chyba cierpi. Dobrze. No więc właśnie, także no może jeszcze poprosimy pana prezesa Deca. Co u pana zostanie na dłużej? Chciałem tylko się odnieść do poprzednich tez, że absolutnie to nie jest pozytywne, bo pracujemy w branży turystycznej i biznes travel i jakby żyjemy z tego właśnie, o czym pan mówił, z przemieszczania się tych ludzi mimo wszystko z A do B, prawda? I liczymy, że to powróci i jakby no oczywiście już tak bez żartów bardzo się to wzmocniło, prawda? Ten kontakt, zostaliśmy zmuszeni do tego kontaktu przez komunikatory internetowe. I to z nami na 100% jakby zostanie. Tutaj tak żartobliwie powiem, zawsze żona mnie pytała, po co tam latasz, po co tam jeździć na te spotkania, przecież to nie można telefonem załatwić. No i wyszło tak, że można czasami, prawda, niestety. I teraz mam problem w domu, prawda, z tego tytułu. Więc ale tak na poważnie, ale na poważnie mówiąc oczywiście ten kontakt z klientami, szczęśliwie przeniósł się teraz do komunikatorów internetowych i w ogóle mamy kontakt z klientami, bo bez tego przecież ta firma, żadna z naszych firm by nie istniała i to na pewno zostanie w większym stopniu jak do tej pory. Oczywiście uważam, że niezbędne będą wyjazdy na targi, na spotkania ważniejsze, czy tego typu jakieś eventy, prawda? Ale dużo, dużo się przeniesie jednak spotkań do internetu. W przypadku naszej jakby firmy, my już od dawna pracowaliśmy w zakresie, powiedzmy, w kontakcie z klientem w dziale turystyki czy przewozów towarowych, nie mówię o samym wykonywaniu przewozów, ale pozyskiwaniu klientów, prawda? Online my praktycznie klientów nie widzieliśmy, my pracowaliśmy internetowo, e-mailowo, telefonicznie, prawda, i w każdy inny sposób. Ciekawostką są zjawiska, które się pojawiły w salonach samochodowych, gdzie wręcz niewyobrażalne było dla klientów do tej pory kupić samochód online, prawda? Bo jak to można kupić samochód online, patrząc tylko w internecie? A jest to jednak możliwe, prawda? Ludzie kupują, tym ludziom się te samochody podstawia. Już nie wspominam o usługach typu, które są teraz wprowadzane chyba przez wszystkich dealerów, mi się wydaje, no, przez nas tak, czyli naprawy tak zwane door-to-door, czyli klient oddaje nam pod domem kluczyki, naprawiamy auto, pod dom odwozimy, prawda, na lawecie czy na kołach, to już jakby nie ma tutaj, prawda, znaczenia. I tego typu rozwiązania, one tutaj od marca, od kwietnia funkcjonują, na początku nieśmiało, a teraz jakby już tu się taka zaczęła się robić wręcz norma. To z nami na pewno zostanie. Oczywiście my liczymy generalnie, bo to są różne i optymistyczne i pesymistyczne podejścia do tego kryzysu. Ja uważam, że być może jesteśmy optymistyczni, oczywiście uważam, w jakimś tylko cyklu koniunkturalnym, w dołku cyklu koniunkturalnego, prawda, i natychmiast to się szybko odbije, ponieważ no, życie nie znosi próżni. Ludzie muszą, prawda, żyć, przemieszczać się, jeść, komunikować. Więc tak to my podchodzimy do tematu optymistycznie. Mimo że też mamy w firmie zwołany sztab jak najbardziej kryzysowy, którego jestem tutaj, prawda, przedstawicielem. No rozumiem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Rozumiem, stanowić punkt widzenia trochę jest różny w zależności od tego, w jakiej branży jesteśmy. Tak to wygląda. Także to akurat sprzedaż samochodów, logistyka, transport, turystyka i tak dalej. To trochę wygląda inaczej z pana punktu widzenia niż z innych branż, innych firm. Szanowni Państwo, no to może jeszcze porozmawiajmy o ludziach. Na pewno każda sytuacja kryzysowa, mówiłem o tym wcześniej, przewartościowuje nasze kompetencje, naszą fachowość. To, że działamy w innych warunkach, oznacza, że musimy umieć coś innego. A więc tracimy, stracona jest użyteczność pewnych umiejętności, a pojawia się potrzeba nowych umiejętności. To tak bardzo ogólnie to sformułowałem, że potrzebne są nowe kompetencje. O tym, że kompetencje zyskują na znaczeniu, różne kompetencje, no tutaj można mówić o różnych sposobach patrzenia, różnych szkołach, różnych trendach, patrzę na szkolenia, na różnego rodzaju, jakie są oferowane. A więc na pewno w ostatnim czasie bardzo dużo się mówi o tym, że potrzebne są inne kompetencje, nowe kompetencje. Ale spróbujmy na to pytanie odpowiedzieć w kontekście właśnie tego kryzysu. Tego kryzysu, czy można dzisiaj już z punktu widzenia Państwa doświadczeń powiedzieć, że oto w Państwa firmach muszą się pojawić ludzie z innymi umiejętnościami, z innymi kompetencjami, niekoniecznie to muszą być inni ludzie, ale to mogą być ci sami, ale muszą się czegoś nauczyć, muszą mieć inną wiedzę. Dotyczy to wykonawców, ale może bardziej bym chciał zapytać o także kompetencje kadry kierowniczej. Czy menedżerowie mogą działać tak samo jak do tej pory, czy też muszą się przestawić na coś innego? Jakieś nowe umiejętności, nowe podejścia, że są potrzebne. Jak Państwo to widzą? Pytanie jest dosyć takie ogólne, ale prosiłbym może, żeby Państwo spojrzeli na to z punktu widzenia swoich firm. Jeśli można poprosić w tym momencie prezesa Strzałkowskiego, zdaje się, od prezesa Strzałkowskiego powinniśmy zacząć. Czy coś przeoczyłem? Chyba tak. Pan prezes Strzałkowski. Tak, jestem. Mówiąc o kompetencjach menedżerskich, bardziej wydaje mi się, że należałoby tutaj zwrócić uwagę może na bardziej na postawę w podejmowaniu decyzji menedżerskich niż na te kompetencje, które są oczywiście bardzo ważne. Ale mówiąc o postawie, mam na myśli takie prowadzenie firmy, w którym to sposobie prowadzenia nie stawiamy wszystkiego na jedną kartę. To znaczy staramy się prowadzić bardziej stabilnie, bezpiecznie, może mniejsze wzrosty, aniżeli zachłannie oczekiwać większych wzrostów i bardziej ryzykować. No bo taka postawa wiąże się niestety z większym i bardziej bolesnym upadkiem. Czyli ten kryzys niewątpliwie nauczy wszystkich przedsiębiorców na świecie większej ostrożności i, jak to się po polsku mówi, małą łyżeczką, niezachłannie, niezbyt szybko. No są menedżerowie, którzy oczywiście o szybkich zwrotów, szybkich sukcesów gospodarczych, dużych wyników finansowych w krótkim okresie, ale taka postawa w dobie kryzysu jest bardzo niebezpieczna i bardzo ryzykowna. Więc to jest taka refleksja, która mi przychodzi do głowy związana z kryzysem i z prowadzeniem firmy. Spokojniej, bardziej stabilnie i mniej agresywnie. A jaki inny, czy może Pan wskazać jakieś umiejętności, które Pana zdaniem powinny w większym zakresie występować u pracowników, czegoś więcej od pracowników będziemy oczekiwać? Czy może gdzieś Pan w jakimś obszarze swojej działalności wskazać coś z tego zakresu, właśnie w odniesieniu do pracowników, już nie do menedżerów? Jeśli chodzi o umiejętności pracowników, to dość prozaiczne są, no chociażby to, o czym tutaj powtarzamy któryś raz z kolei, czyli chociażby ta umiejętność komunikowania się w sposób niebezpośredni. Nie wszyscy sobie dobrze z tym radzą, ale tak jak powiedziałem, no to jest drobna rzecz, ale bardzo, bardzo potrzebna i bardzo ważna. Bez tego dzisiaj trudno sobie wyobrazić prowadzenie interesu, a jeszcze przed epidemią, no
wielu z nas spotykało przedsiębiorców, którzy oprócz połączeń telefonem komórkowym no nie bardzo sobie dobrze radzili w tym świecie biznesowym, pomijając konsultację mailową. Ale to zbyt prozaiczna jest umiejętność, bardziej warsztatowa. Jeśli chodzi o menedżerów najwyższego stopnia, to oczywiście, tak jak mówię, to trzeba bardziej zwracać uwagę na działy sprzedaży, na klientów i raczej w ten sposób, żeby utrzymywać ten pewnego rodzaju bufor, jeśli mówimy o firmach produkcyjnych, bufor zamówień, że w trudnej sytuacji, żebyśmy mogli realizować to chociażby swoją produkcję, co też nie jest łatwe. No, trzeba mieć takie umiejętności ogólnomenedżerskie, umiejętności przewidywania, chociaż no, trudno, znaczy kryzys, wiadomo, że kryzys się powtarza, cyklicznie powtarzają się kryzysy na świecie. No to jest pewne, że co 10 lat, co kilka lat kryzysy są na świecie i nie trzeba być czarodziejem, żeby przewidywać, że kryzys nastąpi. I na takie coś no, powinno być przedsiębiorstwo przygotowane. Czy to jest specjalna, specyficzna jakaś umiejętność? No nie wiem, może to są cechy osobiste bardziej, może jest to doświadczenie życiowe. Decyduje również o tym, że ktoś jest bardziej ostrożny, bardziej przewidujący, a mniej ryzykowny. Rozumiem, dobrze, dziękuję. No i to jeszcze do pana prezesa Antychowicza z tym samym pytaniem. Czy może pan wskazać kompetencje, umiejętności no, menedżerskie, może nie tylko menedżerskie, które w tym okresie okazały się kluczowe albo zyskuje na znaczeniu? Coś, co też musi pozostać jako cecha osobowa w jakiejś mierze też na dłużej z ludźmi. Ja może powiem też o tym, co jest największym wyzwaniem w chwili obecnej, bo Infinity to jest firma, która sprzedaje swoje kompetencje i cały właściwie gotowy nasz produkt my jesteśmy w stanie upakować światłowód i dostarczyć za pomocą światłowodu klientowi. Znaczy nie mamy logistyki, nie mamy łańcucha dostaw, nie potrzebujemy dostawców, żeby produkować to, co sprzedajemy naszym klientom. Oczywiście jesteśmy samowystarczalni w 90 paru procentach. I teraz to, co łączy ludzi w firmie, to łączą dwie rzeczy. Jedna rzecz jest to kompetencje i taka możliwość pracy przy arcyciekawych projektach, co powoduje duże zaangażowanie, które jest absolutnie niezbędne przy pracy z naszymi klientami. Pełne zaangażowanie, a z drugiej strony to, że od samego początku staraliśmy się być firmą rodzinną, która powodowała, że ta społeczność żyła swoim życiem, wspólne kajaki, wspólne rowery, wspólne imprezy, wyjazdy, ale też wyjścia, czy do kina, czy nawet na piwo. I teraz, kiedy to się wszystko rozpierzchło i zarządzanie rozproszoną strukturą takich naprawdę bardzo silnych jednostek, bardzo silnych intelektualnie, ale zarządzanie tą strukturą rozproszoną jest niezwykle trudne. My się dopiero teraz uczymy tego. I to, co udało nam się, jakie zmiany wprowadziliśmy, to raz w tygodniu wydajemy nasz taki wewnętrzny biuletyn, gdzie informujemy wszystkich pracowników o tym, co się w firmie dzieje, o tym, jakie nowe projekty pozyskujemy, w jakich przetargach startujemy, jak się zmienia praca z różnymi klientami, głównie na zachodzie. Kiedyś, jak byliśmy wszyscy w jednym takim dużym pomieszczeniu, w jednym open space'ie, oczywiście te informacje automatycznie przepływały same. Kiedy każdy siedzi w swoim domu, to tej informacji zaczęło brakować. I utrzymanie tej rodzinności i tej takiej atmosfery wspólnoty, jednej takiej, takiego jednego zespołu jest niezwykle dużym wyzwaniem w wypadku Infinity Group. I też przyznam, że tych kompetencji takich zarządczych właściwie dopiero kształtujemy, poszukujemy narzędzi do tego, żeby pracować w takim rozproszonym zespole i dopiero zaczynamy w jakiś sposób radzić sobie z tym problemem. Rozumiem. Dziękuję bardzo. Pan prezes Dec, jak się pan odniesie do tych kompetencji, które są potrzebne, czy już się pojawiają, czy może muszą się pojawić? Znaczy, tak po pierwsze, to takim ogromnym problemem, przynajmniej na początku, dla menedżerów oraz pracowników jest przede wszystkim w ogóle zrozumienie obecnej sytuacji, bo nie wszyscy, już teraz jakby to już chyba już jest za nami, a nie wszyscy chcieli lub mieli to zrozumieć.
Nasz problem jako pracodawców polega przede wszystkim na tym, że powiedzmy do końca lutego 2020 roku w Polsce i w Europie funkcjonował rynek pracownika i to się zmieniło w ciągu dosłownie kilku dni. Prawda. I cała te kompetencje, o których tu mówimy, odpowiadając na pytanie, cała mądrość tutaj zarządzających, menedżerów w tej chwili według mnie polega na tym, że to nie jest tak, że my teraz mamy brutalnie wykorzystać fakt, że jest chwilkę rynek pracodawcy, prawda? Każdy pracodawca teraz powinien, prawda, zadbać mimo wszystko o tych pracowników, których tak ciężko zdobywał do tej pory, bo tak jak tam mówiłem podczas pierwszego pytania, to oni jak będą tworzyć, będą tą wartość dodaną w firmach wciąż. Jest to też szczególny okres w tej chwili, jeżeli takie kompetencje, które wcześniej były może tam nie tak istotne, a teraz bardziej, to jest okres szczególny właśnie dla menedżerów średniego i wyższego szczebla, gdyż nam, powiedzmy, się wydaje, że przekazujemy tą wiedzę, tutaj biuletyn, prawda, firmy wydają wewnętrzne, to ciekawy pomysł, ale czy oni w sposób odpowiedni też to ci menedżerowie przekazują tą wiedzę dalej tym pracownikom, nazwijmy sobie liniowym, po to, żeby jakby tą sytuację oni zrozumieli. Cóż dalej, no w dobie pandemii na pewno rynek będzie jak taki wniosek menedżersko-organizacyjny, na pewno rynek będzie bardziej wymagający, więc jakby my się nastawiamy w tej chwili w firmie, że nie to, że wcześniej tego oczywiście nie robiliśmy, ale musimy oferować wyłącznie produkty najwyższe i usługi na najwyższym poziomie, prawda, jakościowym, co też, prawda, determinuje zatrudnianie wyłącznie dobrych specjalistów, albo może nie zatrudnianie, ale determinuje to, żeby nie utracić, prawda, tych specjalistów, których już jakby zdobyliśmy. Dobrze, dziękuję bardzo. No to poprosimy teraz firmę Malo, jak to z Państwa punktu widzenia wygląda? Czy kompetencje menedżerskie i inne, jakieś nowe kompetencje, które pojawiły się już, na które zapotrzebowanie na pewno wzrośnie? Czy możecie Państwo coś wskazać to z punktu widzenia swojej firmy, jak to wygląda? Zanim odpowiemy na to pytanie, to ja się jeszcze odniosę do komunikacji tej online. No jestem tu bardziej konserwatywny i zwracam się do Wojciecha Strzałkowskiego, przewodniczącego Rady Przedsiębiorczości przy Marszałku Województwa. Ja jednak proponuję, żebyśmy bezpośrednio się spotykali na tej Radzie. Dzień dobry, witam Państwa. Propozycję. Dziękuję za wniosek. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Zajmuję się HR-em na co dzień i mogę odnieść się do naszych doświadczeń z początku, z marca, kwietnia, kiedy się to wszystko zaczęło. Chciałabym zwrócić uwagę, że to jest jednak troszeczkę inny kryzys. Ja rozumiem, że są kryzysy, że jest koniunktura, natomiast ten kryzys jest zupełnie inny. To, co przeżywaliśmy na początku, chciałabym się odnieść do tych emocji naszych, które były na samym początku, to było przede wszystkim... Padło już to sformułowanie, to słowo klucz, niepewność, a do tego na samym początku był jeszcze do tego bardzo duży lęk i utrata poczucia bezpieczeństwa. I tutaj chodziło nie tylko o utratę poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o pracę, ale także o zdrowie, o nasze życie. Pamiętacie na pewno, że przekazy medialne, to wszystko było tak budowane, że ten lęk, niepewność była bardzo duża. Jeżeli chodzi o kompetencje menedżerskie, które wtedy się bardzo uwypukliły, które są konieczne, to było to planowanie w czasie niepewności, podejmowanie decyzji na podstawie danych, które mamy dzisiaj, a jutro te dane mogły być zupełnie inne, tak? Bardzo duża odwaga również. Odwaga w tym, że jednak podejmuję jakieś decyzje, trzymam się tego, a też nie boję się zmienić tej decyzji, bo za tydzień jest zupełnie inna sytuacja. W tej chwili jesteśmy na pewno dużo mądrzejsi, ale na samym początku, przypomnijcie sobie, było tak, że praktycznie każdy dzień przynosił coś nowego i tutaj ta niepewność i planowanie zasobów, planowanie mocy produkcyjnych, planowanie ludzi,
To było coś bardzo ważnego. Do tego był bardzo duży natłok informacji. Codziennie siedziałam, oglądałam programy informacyjne, gdzie wypowiadano mnóstwo specjalistów. Potrzeba była dodatkowa kompetencja jak weryfikacja tych informacji, tak? W natłoku tych informacji ich weryfikacja i uznanie, które są dobre, które nie, podjęcie odpowiednich decyzji na podstawie tych informacji było też bardzo trudne. Czasami było tak, że na to same pytanie różni eksperci udzielali zupełnie różnych odpowiedzi. Jako HR-owiec chciałabym jeszcze zwrócić uwagę na kompetencje kadry menedżerskiej, która też była nie bez znaczenia, która się bardzo uwypukliła, to jest komunikacja z pracownikami, budowanie ich, zadbanie o ich emocje, bo tak jak mówiłam, to było na początku utrata poczucia bezpieczeństwa, zdrowia, tak, nie tylko mówimy tutaj o pracy. W związku z tym u nas na przykład mieliśmy praktycznie co tydzień spotkania z przedstawicielami pracowników. Informowaliśmy pracowników o tym, co się u nas w firmie dzieje, jakie podjęliśmy środki, jakie środki bezpieczeństwa podejmujemy, jakie mamy plany. Zależało nam na tym, żeby właśnie ci pracownicy czuli się bezpiecznie, chociażby w tym obszarze pracy, tak, skoro nie byliśmy w stanie zapanować nad obszarem zdrowotnym. Także myślę, że tutaj tego typu kompetencje bardzo się uwypukliły, jeżeli chodzi o naszą firmę, o nasze doświadczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Jeśli można, to jeszcze tutaj dopowiem o jednej kompetencji, która w naszej firmie zaistniała. Otóż, żeby uzyskać tą tarczę i pieniądze z tej tarczy antykryzysowej, to trzeba było złożyć do Urzędu Wojewódzkiego wniosek, do Urzędu Wojewódzkiego, tylko do Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Tak. I zwróciliśmy się do kilku firm, żeby taki wniosek opracowano, więc firm zawodowych. Każda z tych firm minimum 50 tysięcy sobie życzyła. A te dwie pary w przeciągu 3 dni opracowały wniosek i zrobiły tak dobrze, że po 3 dniach już wydział pracy już dał pieniądze. Panie prezesie, ale przy okazji panie wywołały kryzys w tamtych firmach, bo nie mają zleceń takich od państwa. Tak gra o sumie zerowej wyjdzie, tak? Jedni zwyciężają, drugi wygrywają. To oczywiście, to jest dosyć dobra kompetencja także. Dobrze, szanowni państwo, no może jeszcze krótko o jednej kwestii, bo ja to wprawdzie przygotowałem jako pytanie takie, no czy można się uodpornić na kryzys, to znaczy brzmiałoby to może w ten sposób, rzeczywiście no trochę tak troszkę na zasadzie założenia pewnej takiej sytuacji hipotetycznej, gdybyśmy mogli cofać czas, to jakiego rodzaju umiejętności, cechy, czy jakieś, no cokolwiek by się państwu mogło przydać w tym sensie, żebyście przez ten kryzys przeszli łatwiej. Czy jest coś takiego, co warto byłoby mieć wcześniej, no może nie wiedzieliśmy o tym, nie przygotowaliśmy się do tego, może nie musieliśmy, ale czy jest jakaś cecha firmy, czy też może jakiś zasób, jakieś umiejętności, które spowodowały, że waszej firmy przeszły przez ten kryzys łatwiej niż no to się działo faktycznie. Ja rozumiem, że radzicie sobie z tym, ale żeby no w jakiś sposób uodpornić, a więc albo inaczej można powiedzieć, czy jest coś takiego jak szczepionka na kryzys? I to jeśli można, to tak, ale tak już bardzo króciutko, bo już będziemy musieli się kończyć, Sylwester już mi to daje sygnały, że powinniśmy skończyć. To może zacznijmy od pana prezesa Antykowicza tym razem. W moim odczuciu nie istnieje coś takiego jak szczepionka na kryzys i trudno mi jest sobie wyobrazić taki zestaw umiejętności, które spowodują, że te kryzysy nie będą nas dotykały. Bo to zwykle są zewnętrzne czynniki i za każdym razem te czynniki są zgoła inne przy każdym kryzysie i trudno jest zabezpieczyć się na wszystkie te czynniki. A powiedziałbym nawet, nie jest rolą biznesu asekuranctwo
bo ono idzie, bo jednak pewne skłonności do ryzyka, o czym zresztą pan prezes Wojtek Strzałkowski mówił, jednak pchają ten biznes do przodu, tak? Pewnie w dobie kryzysu warto jest to ryzyko minimalizować, natomiast ogólnie cechą dobrego biznesu jest to, dobrego biznesmena, że on jednak ma odwagę podjąć to ryzyko. I teraz to asekuranctwo, myślę, że zabiłoby biznes. Natomiast to jest pewien zestaw narzędzi, które myślę, że można stosować przy kryzysie, który pomaga i ułatwia. I myślę, że jednym z takich elementów jest to, że warto jest wydawać mniej pieniędzy, aniżeli się zarabia, bo w momencie, kiedy przychodzi ten kryzys, to bezpieczeństwo finansowe powoduje, że nie podejmujemy chaotycznych ruchów i nie podejmujemy złych decyzji. I to jest... Myślę też, że warto jest dbać o atmosferę w pracy, nie tylko w czasie kryzysu, ale też wtedy, kiedy jest dobrze, bo ja przyznam, że takie wsparcie, jakie myśmy dostali od pracowników, cały zarząd na początku tej epidemii, to była rzecz bezcenna absolutnie. To znaczy myśmy usłyszeli jasny komunikat, cokolwiek się nie będzie działo, jedziemy na wspólnym wózku, prawda? Okay. I też bardzo mocno wzrosło ich zaangażowanie. No dobrze, też mówię, dziękuję w takim układzie. Żeby tak pan prezes dać parę słów na ten temat. Zawsze no, firma nasza istnieje od 1989 roku i przewidywaliśmy, że jakiś kryzys może nadejść, prawda? Tylko oczywiście w najśmielszych prognozach nikt nie przewidział, że to będzie kryzys takiego rodzaju. Naszą szczepionką, bo tak mówimy o szczepionkach na te kryzysy, które jakby już przeżyliśmy, czyli kryzys rynku wschodniego w roku 2000, czy ten ostatni kryzys związany z zamknięciem granic, prawda, czy tam ograniczeniem się przemieszczenia, prawda, z państwami wschodnimi, czy też ten kryzys, który przeszliśmy w 2008 roku. Naszą szczepionką jest po prostu to, co powiedziałem na wstępie, w pierwszym pytaniu, zdywersyfikacja działalności. My się zawsze staraliśmy te działalności prowadzić w taki sposób, żeby prawda, one nie miały ze sobą prawda, za wiele nawet wspólnego, bo cóż można powiedzieć, co ma wspólnego ze sobą zakład bachalsko-lakierniczy z biurem podróży, prawda? Jakby my to jakby, znaczy nie to, że przewidywaliśmy, ale prawda, staraliśmy się to tak dywersyfikować, żeby w przypadku takich zdarzeń, jak teraz nastąpiły, moglibyśmy przez to przejść. No dobrze, to rozumiem. Tyle, jeśli nie chcę powtarzać, ale to tak. Jasne, rozumiem. Dobrze, dziękuję bardzo. Pan profesor Owsiejew na ten temat. To też szczepiący czy uodpornienie. Żeby dać sobie radę z kryzysem, to tak. Po pierwsze, trzeba mieć płynność finansową. Po drugie, mieć mobilnych pracowników, tak jak w naszym przypadku, że błyskawicznie opracowaliśmy kilka nowych wyrobów, które są już eksportowane i sprzedawane w kraju. Chodzi o wyroby do dezynfekcji. Następna sprawa to w naszej strategii jest zapisane również, co powinniśmy robić, jeżeli coś się stanie nie takiego, jak należałoby. No i doświadczenie. Wyobraźcie sobie państwo, że w 2008-2009 roku był ten kryzys finansowy. Nasze obroty spadły o 40%. I do poziomu z poprzedniego dochodziliśmy przez 5 lat. A teraz zamierzamy poprzez doświadczenie w ciągu 2-3 lat załatwić doświadczenie. Dobrze, dziękuję bardzo. Powodzenia oczywiście życzę. Będę się cieszył razem z Państwem, jeśli tak się stanie. Pan prezes Strzałkowski jeszcze na koniec, już chyba tak, kółko się zamyka. Dobrze, bardzo proszę, co Pan na ten temat, na temat tej szczepionki na kryzys. Przede wszystkim prezesa Henryka, że pomimo tego, że jestem zwolennikiem nowych form komunikowania się, to ja bardzo lubię bezpośrednie spotkania i to niekoniecznie przy wodzie czy przy herbacie. No zapewniam cię, Heniu, że tak to upodobanie moje wcale się nie zmieniło. No chyba, że trzeba będzie rzadziej usiąść co 1,5 metra i przy większym stole i czekować niż zwykle, ale ja z tego nie rezygnuję. Natomiast jeśli chodzi o szczepionkę, no to ja wspomniałem wcześniej tutaj w swojej wypowiedzi, mówiłem o tym, że kryzys jest, no, ma charakter cykliczny i powraca co jakiś czas.
to nie chodzi o to, żeby szczepionkę mieć na kryzys, ale chodzi o to, żeby się po prostu z tyłu głowy gdzieś mieć, że ten kryzys się pojawi i być przygotowanym na niego. To znaczy przede wszystkim pod kątem finansowym tych zasobów nie wyczerpywać przedsiębiorstw, zostawiać ten kapitał obrotowy i kapitał zapasowy na takie trudniejsze czasy, jak mamy dzisiaj. To nie zapewnia, że się kryzys nie dotknie całkiem przedsiębiorstwa. Pewnie, że dotknie każdego, ale może w mniejszym stopniu, w mniejszej skali, może nie będzie tak bolesne. I to trzeba o tym pamiętać. Trzeba pamiętać o ludziach, o swoich menadżerach, o pracownikach, dawać im odczuć, to wsparcie. No, mamy wspólnego wroga, tym wrogiem jest wirus. No, wszyscy mamy problemy na całym świecie i ta też dbanie o tą atmosferę w miejscu pracy jest ważne. Taka pomoc wzajemna i taka, no, dawanie takiej otuchy ludziom również, że wszyscy się z tym zmierzyliśmy i wszyscy sobie pomagamy nawzajem. Może coś takiego bym sugerował na czas kryzysu. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, już parę razy zrobiliśmy rundę z pytaniami. Pytań więcej nie przygotowałem, a więc nie będę pytał w tym przypadku już ja. Natomiast pytanie do Sylwestra. Czy mamy jakieś pytania od widzów? Tak, panie rektorze, pytanie jest bardzo duże. Dyskusja jest bardzo inspirująca, więc nie może być tutaj inaczej. Natomiast tutaj cały czas słowo odmieniam, że wszystkie przypadki to ta niepewność, więc ja tutaj wniosę trochę tutaj dobrych wiadomości do tej niepewności. Otóż, drodzy Państwo, tak naprawdę nasi eksperci odpowiedzieli już na większość pytań, które były zadane na czacie. Większość pytań fokusowała się wokół obszaru zatrudnienia pracowników, czy zwolnień, zatrudnienia pracowników, dbania. Pan Karol tutaj zapytał o kulturę organizacyjną, o motywację, czy się, co się zmieniło w aspekcie motywacji, ale to tutaj nawet pani ekspert tutaj z firmy Malow wyraźnie powiedziała, jak to teraz wygląda, więc tak naprawdę odpowiedzieliśmy równolegle na te pytania. Było też część pytań o dofinansowania, czy wsparcie państwa w tematyce i tak naprawdę nie udzieliliśmy odpowiedzi tylko na dwa pytania, więc w tej chwili ta dobra informacja jest taka, że na większość pytań padła odpowiedź, na dwa nie udzieliliśmy, bo one są bardziej specjalistyczne i ja teraz pozwolę sobie te pytania zadać. Pytanie pierwsze kieruję tutaj do pana prezesa Rady Nadzorczej firmy Malow, do pana Henryka Owsiejewa. Pytanie jest następujące. Jakie znaczenie w obecnej sytuacji ma możliwość współpracy w klastrach lub innych organizacjach współpracy gospodarczej, czyli przykład Izba Przemysłowo-Handlowa, Infotech czy klaster obróbki metali? Poproszę Romana Kaletę, żeby odpowiedział, bo pracuje bezpośrednio z klastrem metalowym. No, jeśli chodzi o współpracę w ramach klastra, to bardzo aktywnie działamy, bo mamy cykliczne spotkania, właśnie no teraz to telekonferencje, gdzie grupa firm, grupa zaawansowanej współpracy taka się zawiązała właśnie w klastrze naszym metalowym, gdzie właśnie sobie na takie pytania jak dzisiaj odpowiadamy i mówimy sobie, co w firmach żeśmy zrobili, co żeśmy, jak zrobili, jak żeśmy zadbali o to, jak żeśmy zorganizowali i różne inne tam przedsięwzięcia. Po prostu jedni drugim dajemy rady takie po koleżeńsku, co zrobić, jak zrobić, żeby wyjść z tego kryzysu, żeby to łatwiej przejść. Także tutaj myślę, że tutaj jest dobre działanie, a oprócz tego to w ramach klastra to my też współpracujemy biznesowo. Między sobą sprzedajemy sobie wyroby, między sobą robimy sobie usługi. W naszym klastrze właśnie nasze wyroby są prawie w każdej firmie, która jest w klastrze. Oprócz tego firmy z klastra sprzedają nam swoje części zamienne, usługi, budują nam linie i tak dalej. I to jest wszystko na zasadach takich no, biznesowych, ale i koleżeńskich, co w tym kryzysie bardzo pomaga, bo indywidualnie sobie mówimy, jak coś zrobić po prostu. Dziękujemy bardzo. Zresztą pytanie zadane było przez pana Sebastiana Rynkiewicza, który też tutaj jest oczywiście zaangażowany, jeżeli chodzi o klastry, klaster obróbki metali. Także
Dziękujemy za informację. Pozdrawiamy oczywiście tutaj Sebastiana, który też bardzo wspiera nas na każdym etapie tutaj przy Kongresie Liderów Zmian i tutaj też. I ostatnie pytanie, też bardzo takie specjalistyczne, więc tutaj może umówmy się, że jako, że jest to ostatnie pytanie, więc dajmy troszkę nutkę takiego kto pierwszy odpowie na to pytanie przez podniesienie ręki. Pytanie jest następujące, zadał Piotr Karpowicz. Jak oceniają Państwo ostatnie obniżki stóp procentowych Rady Polityki Pieniężnej, ich skutki dla całej gospodarki? I pytanie właściwe tutaj, w jaki sposób wirus wpłynął na kontakty z bankami, z usług, z których Państwo na pewno korzystacie? Bardzo trudne, specjalistyczne pytanie. Kto ma ochotę się odnieść? Częściowo przynajmniej postaram się, jeżeli mogę. To znaczy, no mam nadzieję, że za wielu bankowców nas nie ogląda w tej chwili, ale jak najbardziej na banki to na zapewne dobrze to nie wpłynęło, na nasze tu firmy jak najbardziej. Wszystkie, największość umów kredytowych i leasingowych, które ma zawarte nasza firma, jest oparta na zmiennej stopie procentowej. I jeżeli ta stopa spada, no to są po prostu no, realne pieniądze, prawda, dodatkowe, czy może nie dodatkowe, ale mniejsze koszty prowadzenia działalności, prawda, z tytułu zabankowej. Jak to będzie oddziaływać na banki, do końca nie wiemy, prawda, to jest jakby można powiedzieć tak, przepraszam brzydko, ich zmartwienie w tym momencie, jeżeli chodzi o relacje z bankiem, bo to jest jakby o tym mało tutaj rozmawialiśmy, ale to jest niezmiernie ważne w prowadzeniu naszej działalności, czyli właśnie relacje z bankiem, utrzymanie wszelkich, nie wiem, leasingów, kredytów obrotowych, kredytów inwestycyjnych, a to jest możliwe praktycznie przy osiąganiu odpowiednich rezultatów, prawda, więc my jesteśmy, tak jakby można powiedzieć, że troszeczkę zdopingowani przez banki do tego, że nie możemy sobie tam czegoś odpuścić, prawda, spocząć na laurach, musimy walczyć o dobry wynik finansowy. I nikt się nad nami nie będzie litował, musimy mieć ten wynik dodatni po prostu, bo w innym przypadku banki po prostu będą stosowały dodatkowe zabezpieczenia, czy wręcz podnosiły, prawda, te marże w kredytach. Tak, tylko tyle z mojej strony, dziękuję. Proszę bardzo, panie prezesie. Jeśli mogę tak króciutko, to też przyznam, że my nie korzystamy z żadnej linii kredytowej, ale tak przyglądam się na rynek i widzę dwa sprzeczne ze sobą komunikaty. Z jednej strony mamy obniżkę stóp procentowych i moglibyśmy się spodziewać po tym, że pieniądze staną się tańsze na rynku. Ale z drugiej strony widzę, że te pieniądze drożeją, ponieważ rośnie prowizja banków z uwagi na duże ryzyko i wiele innych elementów. I to, co miało napędzać gospodarkę, czyli to obniżenie ceny pieniądza na rynku, wcale się tak nie przekłada pozytywnie. Ale na pewno to, co odczuwamy dzięki niskim stopom procentowym, to, że inflacja zaczyna już powoli dawać się we znaki. I oczywiście, jeżeli spojrzymy na statystyki, no to okaże się z takich twardych liczb, że ta inflacja wcale tak nie idzie do góry, bo z jednej strony tanieje nam paliwo w znaczący sposób. Mieliśmy ropę po $12 za baryłkę, więc jeżeli weźmiemy sobie te koszty na przykład paliwa, czy złota, czy innych elementów, które tanieją, i żywność, która rośnie, no to ta inflacja zdawałaby się, że jest nieduża. Natomiast siła nabywcza pieniądza bardzo mocno spada i odczuwamy to przy każdych zakupach w sklepie pewnie. Jasne. Proszę bardzo, panie prezesie. Podzielam zdanie kolegów na temat tych sprzeczności płynących z rynku bankowego i w związku z obniżeniem stóp. Natomiast ja powiem jedno, że warto dobrze żyć z bankami. Otóż wyobraźcie sobie Państwo, że w ramach tarczy chyba 3.0 można zaciągnąć kredyt z funduszu rozwoju i okazuje się, że obsługa tego kredytu w ramach tarczy 3.0 jest droższa niż to, co oferuje bank.
Dziękujemy bardzo, panie prezesie. Żeby znowu zadbać o tą dyscyplinę też czasową, panie rektorze, to teraz ja bym proponował prosił o krótkie podsumowanie, no i później jeszcze technicznie poinformujemy o tych aspektach cykliczności i tym, że chcemy wydać magazyn specjalny Liderzy Zmian, gdzie będą pogłębione wywiady, więc panie rektorze, zanim ja o tym powiem, proszę pana rektora Anatoliusza Kopczuka o krótkie podsumowanie. Nawiązując do tych procentów, to pytanie, czy do tych stóp procentowych, pytanie, jaka intencja była przy obniżaniu tych stóp, czy to, żeby przedsiębiorstwom coś ułatwić, czy to, żeby dług publiczny był tańszy. To jest kwestia, no, niższe oprocentowanie obligacji się pojawia czy automatycznie przy okazji, prawda? Dobra, ale to już zostało, to jest inny wątek i o tym nie będziemy rozmawiać. Otóż podsumowanie, no można powiedzieć próba podsumowania, bo trudno by w jakiś sposób usystematyzowany to wszystko w tej chwili zebrać. Ja może tak zwrócił uwagę na kilka takich punktów, które moim zdaniem się powtarzały, które są ważne. A więc na pewno bardzo w kilku miejscach, no może w różnej formie pojawiała się ta sprawa tego różnicowania, dywersyfikacji. To u pana Deca to przede wszystkim wystąpiło, prawda? No ale też i to różnicowanie produktów, różnicowanie oferty, można tak to powiedzieć. A więc nowe rozwiązania w tym zakresie. Co na pewno tak, żeby dostosowywać. Ale chyba mocniej moim zdaniem zabrzmiała inna kwestia, to jest ta ochrona potencjału społecznego firm. Ochrona potencjału społecznego, no wszyscy państwo bardzo mocno podkreślali te relacje z pracownikami jako tymi, którzy wspierają firmy w razie potrzeby właśnie, więc na których można liczyć, którzy mogą stworzyć różne rzeczy i których warto chronić, a więc utrzymywać to zatrudnienie. No oczywiście to porozumienie z nimi na pewno jest tutaj bardzo istotne i budowanie takiego właśnie tego potencjału społecznego, dbanie o ludzi, na pewno jest to bardzo, bardzo ważne. Drugi wątek, który, znaczy przepraszam, przy tym jeszcze tam była kwestia tego zadbania o emocje, a więc też bardzo, bardzo ładnie to brzmiało, tu pani prezes z Malo mówiła o tym. Ale zwróćmy też uwagę na inny wątek, który pojawił się w kilku miejscach, to pan prezes Trzalkowski o tym mówił, ale nie tylko, mianowicie o tej płynności finansowej i o, ja to gdzieś spotkałem takie określenie, o poduszce finansowej. A też z punktu widzenia tej szczepionki, o którą zapytałem na końcu, na pewno ważne jest, żeby firmy miały ten swój bufor bezpieczeństwa w postaci pewnej takiej poduszki finansowej, która pozwoli trochę dłużej przetrwać, że tak powiem, w sytuacji kryzysowej. Na pewno jest to ważne. To podkreślone była ta sprawa tego, że fundusz zapasowy czy kapitał zapasowy, żeby był budowany. No prawdzie w tej chwili tego już słabo, tego nie widzimy w takiej skali, jak to było kiedyś, ale ta sytuacja, powiedzmy, bogatych właścicieli, biednych firmy, to kiedyś tam funkcjonowało i na pewno było to bardzo szkodliwe dla trwałości firm. A więc tu państwo podkreślacie zupełnie inny kierunek działania i na pewno jest to bardzo ważne. No inna rzecz, ta większa ostrożność, no oczywiście to jest niestopniowalne. To ryzyko no zawsze wiąże się z kryzysem, ale też zawsze w samym biznesie jest to ryzyko. Pytanie tylko, jak to ryzyko skalować, prawda? Więc co ta ostrożność oznacza? Tu z prezesem Strzałkowskim pewnie znajdziemy, przypomnimy sobie pewną wypowiedź jednego doradcy, który uczył nas, jak się robi biznes, czy jak robić biznes w Polsce na początku lat 90., który mówi o tych dwóch błędach w biznesie. Błąd ostrożności i błąd optymizmu. Że pewne skrajności, jedno i drugie, jest zawsze szkodliwe. Więc zawsze trzeba znaleźć ten środek, ale ten środek jest płynny. A więc tutaj była ta uwaga, że więcej ostrożności, no ale pytanie, gdzie w którym miejscu się znaleźć, na pewno na to pytanie wcale nie tak łatwo jest odpowiedzieć. I jest jeszcze jeden wątek, który chciałbym podkreślić, mianowicie mocno tu zabrzmiała ta sprawa tej pracy zdalnej, sprawa tej informatyzacji, przyspieszonego kursu informatyzacji, może być to coś pozytywne, ta sprawa tego, że oto zaczęliśmy robić coś, co mogliśmy robić dawniej, już wcześniej, prawda, tę pracę zdalną, ale ta sytuacja obecna wymusiła nas na nas to, że zaczęliśmy to robić. Ale tu się pojawił inny problem. Naprawdę załatwimy to sprawę technicznie,
zrobimy tę pracę, możemy to wykonać w różny sposób, ale no, zabrzmiała ta tęsknota w wielu miejscach Państwa wypowiedzi, no właśnie kwestia tych relacji między ludźmi, że te relacje między ludźmi gdzieś tam na tym cierpią, a więc to jest ten aspekt techniczny, załatwienie pracy poprzez komunikację zdalną, natomiast te relacje międzyludzkie zawsze miały znaczenie, mają znaczenie i być może trzeba tu znaleźć jakieś rozwiązanie, jak budować relacje międzyludzkie przy pracy zdalnej, jak to ma wyglądać, więc czy da się to zrobić. Ja rozumiem, że Podlaska Rada Przedsiębiorczości będzie jednak się spotykać bezpośrednio i nie będzie to tylko praca zdalna. Szanowni Państwo, ja serdecznie dziękuję, bo chciałbym na tym zakończyć naszą debatę. Serdecznie dziękuję. Dobrze, dziękujemy bardzo. Drodzy Państwo, podsumowując tutaj, cytując klasyka, sowa Minerwy wylatuje o zmierzchu, a nie o świcie, jak mawiał Hegel. To jest bardzo ważne zdanie, bo my tutaj nie stawiamy się w roli takich ekspertów, którzy już teraz wiedzą, co, jak mamy sobie poradzić z kryzysem. Natomiast to, co możemy zrobić, to właśnie zaobserwować i się tą obserwacją podzielić, co niniejszym robimy. Oczywiście, nie, tak jak mówię, nie przewidujemy tej przyszłości, dyskutujemy cały czas w kółko, że to słowo najczęściej powtarzane to jest ta niepewność, niejasność, złożoność, niejednoznaczność, czyli ten akronim WUKA, o którym dzisiaj słyszymy na każdej konferencji, gdzie mówimy o tym, co się dzieje na rynku. Drodzy Państwo, już podsumowując, trzy zdania jakby podsumowania, ale jakby technicznego. Zdanie pierwsze, to co dzisiaj tutaj się działo jest nagrane, więc będziemy to, drodzy Państwo, udostępniać. Kolejny ważny element, pogłębione wywiady z naszymi ekspertami zostaną spisane i one będą wydane w specjalnym magazynie Liderzy Zmian. Na pewno Państwo też będziecie mieli taki dostęp do takiego magazynu w wersji PDF, pewnie też będzie w wersji drukowanej, ale tak jak mówię, nie chcemy na razie mówić, kiedy to będzie. Bardzo ważna rzecz, jest to wydarzenie cykliczne, czyli my będziemy się chcieli spotykać pewnie raz na miesiąc, być może 17 o 17, tak jak to dzisiaj wyszło. Przeprowadzać dialogi tutaj z naszymi liderami zmian, na podstawie tego zrobić, czy zamieścić te wywiady w magazynie Liderzy Zmian, no chociażby po to, żeby właśnie mieć taki punkt odniesienia, ale to co najważniejsze, żeby dalej kontynuować sztandarowy cel Kongresu Liderów Zmian, czyli wspierać liderów w skutecznych zmianach. Drodzy Państwo, ja też kończąc, dziękuję bardzo naszym ekspertom tutaj zgromadzonym, dziękuję bardzo panu rektorowi za solidne przepytanie i tutaj przygotowanie odpowiednie. Dziękuję oczywiście uczestnikom, którzy są bardzo aktywni, cały czas na czacie brali aktywny udział, zadawali pytania. Ja tylko powiem, że te pytania, które Państwo zadajecie, my będziemy wykorzystywać przy kolejnych cyklach, tak? Bo będziemy formułować pewne pytania, więc nawet jeżeli gdzieś ktoś dzisiaj oczekiwał jeszcze bardziej głębokiej odpowiedzi na pytanie, na pewno do tego, drodzy Państwo, wrócimy na bieżąco. Oczywiście będziemy informować Państwa o kolejnych terminach. Także, drodzy Państwo, jeszcze raz dziękujemy. Tak jak mówił Darwin, nie przeżyje ten, kto największy, nie ten, kto najsilniejszy, ale ten, kto potrafi się najbardziej elastycznie dostosować do zmian. I dzisiaj właśnie gościliśmy liderów zmian. Dziękujemy bardzo, nie będziemy już przedłużać. Jeżeli ktoś jeszcze będzie mieć jakieś dopytania, to oczywiście będziemy na bieżąco odpisywać na czacie. Także panie rektorze, drodzy eksperci, wszystkie osoby, które nas oglądały bądź oglądają, jeszcze raz dziękujemy za zaangażowanie.